Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Historia bez fikcji. Ja nazywam się Michał Gurawski i będę was oprowadzał po historii bez fikcji, jak sama nazwa wskazuje. A podcastu można słuchać na YouTube, na Spotify i na Google Podcast. Zapraszam również do zostawiania subskrypcji, jeżeli chcecie śledzić kolejne odcinki, które ukazują się w każdą sobotę. I po tej krótkiej informacji technicznej, czy też organizacyjnej, możemy przejść do sedna, do meritum dzisiejszego odcinka, czyli do polityki dynastycznej Jagiellonów. To jest temat, który bardzo często pojawia się na maturze, jest jednym z ulubionych tematów twórców arkuszy maturalnych z historii, ale jest on także ciekawy sam przez się. Ale zanim dojdziemy do samej polityki dynastycznej Jagiellonów, to trzeba by odpowiedzieć na pytanie, czym polityka dynastyczna w ogóle była, jaki był jej sens, po co ją prowadzono. Otóż polityka dynastyczna była charakterystyczna dla Europy XIV i XV wieku i była to metoda rozbudowy wpływów panującej rodziny, panującej w jakimś kraju, drogą obsadzenia tronów innych państw swoimi krewnymi. Czyli krótko mówiąc, jeżeli jakiś władca miał braci albo kilku synów, to prowadził politykę obsadzania innych tronów właśnie tymi swoimi krewnymi, członkami swojej rodziny, co sprzyjało zwiększaniu jego wpływów politycznych i w ogóle zwiększaniu wpływów politycznych panującej dynastii. W Europie Środkowej jako pierwszy politykę taką próbował praktykować Wacław II z czeskiej dynastii Przemyślidów, który to dążył do tego, żeby jego dynastia panowała na tronach Czech, Polski i Węgier. Nie odniósł trwałych sukcesów, ale wkrótce w jego ślady poszli kolejni przedstawiciele kolejnych dynastii, najpierw Luksemburgowie, a potem Habsburgowie. Zresztą sukcesy tych ostatnich, czyli dynastii Habsburgów, okazały się najbardziej trwałe. Panujący w Polsce i na Litwie, a pochodzący w ogóle z Litwy Jagiellonowie, również podjęli tego rodzaju próbę. Ale skąd się właśnie owi ci Jagiellonowie wzięli? Otóż za początek tej dynastii, panowania tej dynastii uznaje się objęcie w roku 1386 polskiego tronu przez Władysława Jagiełłę, pochodzącego z litewskiego rodu Giedyminowiczów, który to ród pochodzi od historycznego władcy Litwy, wielkiego księcia Giedymina, uznawanego m.in. za takiego legendarnego założyciela Wilna. Zresztą był to wybitny władca litewski, który bardzo rozbudował państwo. Głównym problemem polityki zagranicznej Władysława Jagiełły, który był potomkiem właśnie owego Giedymina, był konflikt z zakonem krzyżackim i to tak zdominowało, można powiedzieć, politykę zagraniczną i rządy tego władcy. W związku z tym temat obsadzenia członków jego rodziny na tronach ościennych państw pojawił się sporadycznie, pomimo faktu, że Jagiełło miał wielu krewnych, wielu braci oraz kuzynów. Po raz pierwszy szansa na obsadzenie członka rodu Jagiełły na jakimś innym tronie pojawiła się w kontekście wojen husyckich, jakie rozgorzały w Czechach w 1419 roku. Na skutek powstania przeciwko panującemu Zygmuntowi Luksemburgowi, oskarżonemu przez powstańców o odpowiedzialność za śmierć na stosie Jana Husa, która to śmierć nastąpiła kilka lat wcześniej. Ów Jan Hus był przywódcą ruchu religijnego postulującego głęboką reformę kościoła katolickiego. Niektórzy upatrują w nim ojca reformacji. Husyci, czyli jego zwolennicy właśnie nazywani w ten sposób od jego nazwiska, pragnęli odsunąć od władzy króla czeskiego Wacława Luksemburskiego, który był bratem Zygmunta. Sądowali możliwość osadzenia na tronie Władysława Jagiełły w związku z tym, a że ten odmówił, to zwrócili się z propozycją do wielkiego księcia litewskiego Witolda, który przysłał nawet do Pragi Zygmunta Korybutowicza, który to Zygmunt Korybutowicz był bratankiem Jagiełły, synem Korybuta, brata Władysława Jagiełły. Ten Zygmunt Korybutowicz miał tam pełnić rolę takiego pełnomocnika wielkiego księcia litewskiego, który miał przeprowadzić stosowne działania polityczne. Sprawa spaliła jednak na panewce
wobec braku poparcia ze strony króla polskiego Władysława Jagiełły, niechęci świata katolickiego wobec uznanych za odstępców od świętej wiary husytów oraz błędów politycznych Korybutowicza samego. Zresztą wkrótce Zygmunt podjął samodzielną próbę przejęcia tronu praskiego, no ale odniósł niepowodzenie z tych samych powodów. Ta niechęć Władysława Jagiełły wynikała z tego, że Władysław Jagiełło był świeżo upieczonym chrześcijaninem i wielu jego przeciwników, w tym oczywiście w pierwszej kolejności zakon krzyżacki, podważało autentyczność chrztu i nawrócenia się Jagiełły na chrześcijaństwo. No więc w związku z tym Jagiełło nie bardzo mógł poprzeć heretyckich z punktu widzenia doktryny Kościoła katolickiego zwolenników idei, myśli Jana Husa, no bo niejako potwierdzałby oskarżenia pod swoim adresem. Po śmierci Władysława Jagiełły w 1434 roku Unia Polsko-Litewska uległa rozpadowi, w tym sensie, że tron w Krakowie objął starszy syn zmarłego monarchy, również Władysław, zaś tron litewski przejął młodszy Kazimierz. Ze względu na młody wiek obu królów, ponieważ Władysław miał 10 lat, a Kazimierz jeszcze mniej, było 7, rządy objęli możni, można powiedzieć takie szare eminencje obydwu krajów. W Polsce ster władzy twardą ręką dzierżył kardynał Zbigniew Oleśnicki, który był najbardziej utalentowanym polskim politykiem swojego pokolenia i w związku z tym, że miał wielkie ambicje, podjął działania w celu osadzenia właśnie króla polskiego Władysława na tronie Węgier, który został opróżniony w 1439 roku na skutek śmierci panującego tam wcześniej Albrechta Habsburga, prawda, członka właśnie tej dynastii Habsburgów, która później osiągnęła takie sukcesy. Władysław, syn Jagiełły, zyskał poparcie węgierskiej szlachty, która odsunęła od władzy ciężarną wdowę po właśnie Albrechcie Habsburgu, Elżbietę, i powołała do rządów Władysława. Niemniej w roku 1440 Elżbieta urodziła syna Władysława Pogrobowca. Myślę, że tego przydomka nie trzeba tłumaczyć. Urodził się po prostu po śmierci swojego ojca. W rezultacie na Węgrzech wybuchła dwuletnia wojna domowa pomiędzy stronnikami obu młodych pretendentów. Konflikt zakończył się utrzymaniem władzy przez syna Jagiełły, zaś potomek Elżbiety z kolei objął tron w Czechach. Ale już w 1444 roku Władysław zginął w bitwie z Turkami pod Warną, stąd znamy go w historiografii jako Władysław Warneńczyk, co z kolei otworzyło Pogrobowcowi drogę do węgierskiego tronu i w ten sposób był kolejnym przedstawicielem dynastii habsburskiej, który objął rządy w Czechach i na Węgrzech. O polityce dynastycznej z takiego prawdziwego zdarzenia, rozumiane jako dążenie do wzrostu wpływów panującej rodziny poprzez obsadzenie jej członków na tronach innych państw, w przypadku Jagiellonów można mówić dopiero w okresie panowania Kazimierza Jagiellończyka, o którym trochę więcej za chwilę. Generalnie szansa dla Jagiellonów na objęcie władzy w Polsce, w kolejnych po Polsce i Litwie krajach, otworzyła się po bezpotomnej śmierci właśnie wspomnianego już Władysława Pogrobowca, który zmarł w wieku 17 lat w 1457 roku. Jego śmierć to też w ogóle ciekawy wątek, ponieważ przez całe lata, przez pokolenia twierdzono, iż Pogrobowiec został otruty. Dopiero nowsze badania dowodzą, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci 17-letniego władcy była choroba. Niemniej nad Wisłą śmierć króla Władysława w bitwie pod Warną przyniosła odnowienie Unii Polsko-Litewskiej, ponieważ ten Kazimierz, młodszy syn Władysława, Kazimierz Jagiellończyk, przejął władzę także w Polsce, odnowił Unię Polsko-Litewską. Ten Kazimierz Jagiellończyk, bo właśnie to jest moment, żeby się zatrzymać troszkę przy tej postaci, to był bardzo ambitny, młody jeszcze wtedy człowiek, niezwykle utalentowany polityk, który zawarł małżeństwo z pochodzącą z rodu Habsburgów Elżbietą Rakuszanką. Związek ten zaowocował 13 dzieci, z których w wieku dorosłego dożyło 6 synów i 5 córek. To zastrzeżenie o wieku dorosłym jest dość istotne, ponieważ skala śmierci niemowląt lub też we wczesnym dzieciństwie w tamtych czasach była bardzo duża, oczywiście mniejsza wśród elit społecznych, a to dlatego, że członkowie elit społecznych byli lepiej odżywieni po prostu i z tego względu no, ta umieralność wśród dzieci była zapewne
nieco mniejsza. Najważniejsze jednak z punktu widzenia polityki XV wieku jest to, że liczne potomstwo dawało możliwości korzystnych małżeństw, korzystnych związków małżeńskich, a w sprzyjających okolicznościach pozwalałoby myśleć o zdobyciu władzy w którymś z sąsiednich państw, właśnie dla któregoś z tych licznych synów monarchy. Córki Kazimierza i Elżbiety zostały wydane za mąż w większości za różnych władców, z różnych władców niemieckich, natomiast synowie mieli być, prawda, królami sąsiednich państw. Działaniom tym bardzo sprzyjała żona Kazimierza Jagiellończyka, Elżbieta, której stosunki z królem były bardzo dobre, co nie jest oczywiste w tamtych czasach, biorąc pod uwagę fakt, że małżeństwa miały wymiar wyłącznie polityczny. Jednak początkowo nowy król Polski i wielki książę Litwy nie mógł się zainteresować kwestią obsady tronów w Pradze i w Budzie, czyli w stolicach Czech i Węgier, ze względu na trwający konflikt z zakonem i rozpoczętą w 1454 roku wojnę 13-letnią. Tutaj wróćmy na chwilę do problemu stolicy Węgier, bo uważny słuchacz może zapytać, o co chodzi z Budą. Przecież wszyscy wiedzą, że stolicą Węgier jest Budapeszt. Otóż przez wiele wieków to były dwa miasta, które dzieliła rzeka, Buda i Peszt. Buda była właśnie stolicą. Z czasem dopiero w miarę rozwoju tych miast one zaczęły się ze sobą zlewać, zrastać i tak naprawdę dopiero w XIX wieku doszło do takiego formalnego scalenia Budy i Pesztu i w ten oto sposób powstał Budapeszt. Dlatego w XV wieku stolicą Węgier jest jeszcze tylko Buda. Natomiast wracając do XV wieku, szlachta w tych obydwu państwach wybrała monarchów spośród rodzimych możnych. I tak królem Węgier został Maciej Korwin, trochę za zasługi ojca, którym był wybitny wódz i pogromca Turków Janosz Hunyady. Janosz Hunyady nazywany przez Turków przeklętym Jankiem ze względu na to, że osiągał wiele sukcesów w walkach z Turkami. Z kolei władcą Czech był Jerzy z Podjebradów, przywódca heretyckich husytów i sojusznik, a może nawet przyjaciel Kazimierza Jagiellończyka. I właśnie od Czech zaczniemy, ponieważ tamtejszy władca, zresztą podobnie jak Maciej Korwin, z racji tego, że nie wywodził się z królewskiej rodziny, ale co gorsza, był uważany za heretyka, za odstępcę od świętej wiary katolickiej, musiał szukać możliwości wzmocnienia swojej władzy. W rezultacie szukał porozumienia z papieżem, no ale ten okazał się wrogo nastawiony do idei Husa i w ogóle do jakiegokolwiek dialogu z tą grupą, w związku z tym zamknął się całkowicie na kompromis i rozmowy z Jerzym i jego zwolennikami. W związku tych rozmów, który nastąpił w roku 1466, papież Pius II wyklął Jerzego z Podjebradu, nałożył na niego ekskomunikę, a wspierana przez niego katolicka opozycja zaoferowała koronę czeską Maciejowi Korwinowi, który w tej sytuacji, chociaż też nie pochodził z królewskiego rodu, no ale był katolikiem, no to teraz stał się nagle ulubionym kandydatem papieża. W rezultacie wybucha kolejna wojna, domowa w Czechach, ale z udziałem węgierskim, która zakończyła się śmiercią Jerzego z Podjebradów w roku 1471. Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Kazimierzem Jagiellończykiem a Jerzym z Podjebradów, zawartym wcześniej, po śmierci króla czeskiego, jego zwolennicy, ci właśnie czescy husyci, obwołali królem najstarszego syna Kazimierza Jagiellończyka, najstarszego z tej całej grupy dzieci, które Kazimierz Jagiellończyk miał, czyli Władysława Jagiellończyka, tak przeszedł do historii. Tym razem Kazimierz Jagiellończyk, wzmocniony niedawnym sukcesem w wojnie z zakonem krzyżackim, mógł poświęcić swą energię na realizację dynastycznych aspiracji, ogólną ekspansję swojego panowania. Przeciwko rządom jego syna powstała jednak bardzo silna opozycja, wspierana przez papieża oczywiście, która za władcę Czech uznała Macieja Korwina. Zapoczątkowało to wojnę Węgier z Jagiellonami, która toczyła się ze zmiennym szczęściem na terenie Węgier, Czech, Moraw i Śląska. Teoretycznie Jagiellonowie powinni mieć przewagę w tej wojnie, ale Korwin był bardzo uzdolnionym dowódcą, podobnie zresztą jak ojciec. W rezultacie wojna zakończyła się podpisanym w 1479 roku kompromisowym układem w Ołomuńcu. Na mocy tego układu
Węgry do końca życia Macieja Korwina uzyskały Śląsk, Morawy i Łużyce, a w zamian uznały władzę Władysława Jagiellończyka nad Czechami. W ten sposób Jagiellonowie objęli trzeci tron, co sprawiło, że byli w tym momencie najpotężniejszą dynastią Europy Środkowej. No i w związku z tym wzrok Kazimierza Jagiellończyka i w ogóle dynastii Jagiellońskiej zwrócił się teraz w stronę Węgier, gdzie, jak wiemy, panował Maciej Korwin. Pierwszą próbę zdobycia władzy w kraju Madziarów dla swojego syna Kazimierz Jagiellończyk podjął już w 1471 roku, tym samym, w którym najstarszy jego syn Władysław objął tron czeski. Na Węgrzech wybuchł wtedy bunt przeciwko władzy Macieja Korwina, zorganizowany przez niechętnych królowi magnatów. Owi rebelianci na tron zaprosili Kazimierza, ale nie Jagiellończyka, tylko jego syna, drugiego w kolejności syna króla Polski, który rzeczywiście poprowadził wyprawę za Karpaty. Ekspedycja załamała się na Słowacji. Słowacja była oczywiście wtedy terytorium Węgier, zresztą przez wiele pokoleń Słowacja była częścią Węgier, stąd zresztą do dzisiaj na Słowacji mieszka znacząca mniejszość etniczna węgierska. Ta wyprawa się załamała w okolicach Koszyc mniej więcej, wskutek zbyt małej liczebności armii, którą dysponował Kazimierz, oraz zbyt małego wsparcia ze strony buntowników. A czemu ci buntownicy nie poparli Kazimierza? No właściwie poparli, tylko że byli stosunkowo mało popularni. Dużo bardziej popularny wśród poddanych był Maciej Korwin, co dotyczyło szczególnie średniej szlachty. Kazimierz rad nierad zawrócił więc do Polski, a w roku 1484 zmarł z przyczyn naturalnych, z powodu choroby. Do historii ten Kazimierz Jagiellończyk junior, nazwijmy to tak w cudzysłowie, przeszedł przede wszystkim jako święty Kościoła katolickiego oraz katolicki patron Litwy oraz Polski. Tymczasem na Węgrzech władza Korwina była ciągle podważana przez lokalną opozycję Habsburgów i Jagiellonów, ale Korwin był nie w ciemię bitym politykiem i bardzo sprawnym dowódcą, w związku z tym utrzymał się przy władzy aż do śmierci w roku 1490. I wtedy otworzyła się szansa na zajęcie tronu węgierskiego przez Jagiellonów i Kazimierz wymyślił, stwierdził, że władzę nad Dunajem powinien objąć kolejny w starszeństwie spośród żyjących syn, czyli Jan Olbracht. Jednak na dworze w Pradze Władysław Jagiellończyk bardzo uległ wpływom, do czego jeszcze wrócę w dzisiejszym odcinku. Na teraz poprzestanę na tym, że ów Władysław Jagiellończyk za namową czeskich magnatów swojego czeskiego otoczenia zgłosił roszczenia do korony węgierskiej. Z kolei w samych Węgrzech doszło do rozłamu, ponieważ część szlachty opowiedziała się za Olbrachtem, a część za Władysławem. Z kolei ojciec obu braci, Kazimierz, poparł Jana Olbrachta, no to był jego kandydat do tronu. W rezultacie doszło do wojny, tym razem wojny wewnątrz jagiellońskiej, nazwijmy to, w której Czesi i ich węgierscy stronnicy odnieśli zwycięstwo. Kazimierz Jagiellończyk był wściekły, zwłaszcza że Władysław w trakcie walki zawarł sojusz z Habsburgami, wrogami Jagiellonów, obiecując im sukcesję węgierską po śmierci Władysława właśnie. No ale musiał pogodzić się z faktami. W rezultacie Władysław objął tron węgierski i stworzył w ten sposób unię personalną czesko-węgierską. Z kolei Jan Olbracht jako rekompensatę otrzymał władzę nad księstwem głogowskim. Jednak Jan Olbracht był bardzo ambitnym księciem, bardzo ambitnym władcą i wkrótce podjął kolejną próbę zdobycia władzy na Węgrzech, tym razem już na własną rękę. Ojciec zaakceptował sytuację, już go nie poparł, no ale znów przegrał i w rezultacie utracił bezpowrotnie szansę na tron węgierski. Po śmierci Kazimierza Jagiellończyka, która nastąpiła w roku 1492, Jan Olbracht został królem Polski. Zresztą wtedy znów rozpadła się Unia Polsko-Litewska, ponieważ w Wielkim Księstwie Litewskim władzę przejął Aleksander Jagiellończyk, czyli czwarty według starszeństwa syn Kazimierza i Elżbiety Rakuszańskiej. Jeśli chodzi o pozostałych synów wielkiego władcy, jakim był Kazimierz Jagiellończyk, to najmłodszy Fryderyk Jagiellończyk został duchownym i przy wsparciu rodziny osiągnął stanowisko prymasa Polski. Z kolei Zygmunt w roku 1498 został księciem głogowskim, a po śmierci Jana Olbrachta i Aleksandra Jagiellończyka objął trony Polski i Litwy i do historii przeszedł jako dobrze nam znany między innymi z banknotu 200-złotowego Zygmunt Stary.
A jak wyglądały rządy Jagiellonów w Czechach i na Węgrzech, czyli rządy Władysława, a potem jego syna Ludwika Jagiellończyka? Otóż Władysław nie był wybitnym władcą, mówiąc oględnie, i tutaj wraca temat jego uległości. Otóż uległość Władysława wobec cudzych rad przeszła do legendy i w rezultacie do władcy przylgnął przydomek króla Bene, od łacińskiego Bene, czyli dobrze, czyli król dobrze, ponieważ tak miał odpowiadać na wszelkie propozycje swojego otoczenia. Bezwolny władca doprowadził do skłócenia własnej rodziny, przeciwko której, jak już wspomniałem, zawarł sojusze nawet z Habsburgami. W późniejszym okresie również łamał rodową solidarność, która była bardzo potrzebna do utrzymania jagiellońskich wpływów. Braterskie uczucia okazał za to właściwie tylko w 1492 roku, kiedy to wziął do niewoli Jana Olbrachta, ale potraktował bardzo życzliwie swojego brata i nie czyniąc mu żadnej krzywdy odesłał do Polski. Generalnie jego niezdecydowanie i uległość wobec doradców miała dramatyczne, tragiczne konsekwencje, ponieważ sytuacja w krajach, gdzie sprawował władzę, no nie należała do najlepszych. W szczególnie trudnym położeniu znajdowały się Węgry, które były wyniszczone wojnami i rozrywane przez właśnie pomiędzy poszczególnymi frakcjami szlacheckimi czy też magnackimi. Chwiejny Władysław zupełnie nie potrafił sobie z tym poradzić. Jego opanowania to także czas rozwoju przywilejów stanowych szlachty i pogarszania się sytuacji mieszczan i chłopów. Spowodowało to napięcia społeczne, które znalazły ujście w rebelii chłopskiej, jaka wybuchła na Węgrzech w 1513 roku i została krwawo stłumiona. Trwała rywalizacja pomiędzy magnaterią a drobniejszą szlachtą, w której król raz po raz zmieniał strony, co było zależne od poglądów jego bieżących doradców. W roku 1515 wspólnie z Zygmuntem, wtedy już królem polskim i wielkim księciem litewskim, zawarł układ z Habsburgami w Wiedniu, który miał rozbić podejmowane przez Habsburgów próby okrążania Jagiellonów poprzez sojusze z Moskwą i Krzyżakami. W zamian za zaprzestanie tego rodzaju machinacji antyjagiellońskich Habsburgowie uzyskali gwarancję, iż w razie wygaśnięcia czesko-węgierskiej linii Jagiellonów władzę w tych krajach obejmą Habsburgowie. Układ wiedeński wykluczał zatem od pretensji do tronów w Pradze i w Budzie linię polsko-litewską Jagiellonów. Na obronę tego układu można powiedzieć, że w tym czasie Władysław miał młodego syna i w zasadzie no, nic nie wskazywało na to, żeby układ ten miał się szybko ziścić. Władysław Jagiellończyk zmarł w roku 1516, a władzę po nim objął jego jedyny syn, Ludwik Jagiellończyk. Generalnie szczyt swojej świetności Jagiellonowie osiągnęli w roku 1492, kiedy umierał Kazimierz Jagiellończyk. Panowali wtedy na obszarze czterech znaczących państw europejskich, czyli Czechy, Węgry, Polska i Litwa, a obszar ich władzy, jeśli liczyć terytoria zależne, opierał się jednocześnie na trzech morzach: Bałtyckich, Czarnym i Adriatyckim, czyli taka idea międzymorza w XV wieku. Ale po śmierci Kazimierza Jagiellończyka, który był taki, można powiedzieć, sprawcą, głównym autorem tej polityki dynastycznej, zbudowane przez niego dynastyczne imperium zaczęło się chwiać. Przede wszystkim dlatego, że zabrakło rodowej, dynastycznej solidarności. Ciężar prowadzenia spójnej polityki rodowej próbował podjąć Władysław Jagiellończyk, który w 1494 roku zorganizował zjazd Jagiellonów w Lewoczy. Na spotkanie przybyli wszyscy synowie Jagiellończyka, poza rządzącym Litwą Aleksandrem. Właściwie nie wiadomo, dlaczego Aleksander nie przybył na spotkanie. Niemniej stanowi to pierwszą rysę taką na jagiellońskiej jedności tego czasu. Dyskutowano o zagrożeniu tureckim, moskiewskim. Olbrachtowi, który był wtedy królem Polski, przypominam, zależało na poparciu rodziny w walce z Turcją o wpływy w Mołdawii i Wołoszczyźnie. Złożono sobie solidne obietnice, ale kiedy w 1497 roku Olbracht poprowadził wyprawę wojskową do Mołdawii, Władysław nie udzielił mu żadnej pomocy. Ta Mołdawia to też jest w ogóle ciekawy wątek, ponieważ kraj ten od końca XIV wieku była lennem Polski, ale jej władca Stefan III Wielki walczył o niezależność swojego kraju i w związku z tym związał się przymierzem z Turcją. Wyprawa Olbrachta zakończyła się kompletną klęską, w której pospolite ruszenie poniosło poważne straty, a Mołdawia wpadła w konsekwencji na długie lata w orbitę wpływów tureckich.
Brak wsparcia ze strony Czech i Węgier był jedną z istotniejszych przyczyn tej porażki, a cała sytuacja nie wróżyła dobrze gieluńskiej polityce w kolejnych latach. Zresztą szybko Władysław Jagiellończyk wykazał się dużą nielojalnością, ponieważ nie poparł braci w walce z Moskwą, gdzie z kolei egzamin zdała Solidarność Polsko-Litewska. Dominację Jagiellonów w Europie Środkowej ostatecznie pogrzebał jednak syn Władysława, Ludwik Jagiellończyk, młody władca panujący, tak jak powiedziałem już, od 1516 roku. Oddawał się gorszącym uciechom dworskim i cielesnym, ogólnie dobrze się bawił, niewiele zajmował się polityką. W rezultacie kompromitował czesko-węgierski dwór w całej Europie. No a wobec tej opisanej sytuacji, szczególnie na Węgrzech, nie wróżyło to dobrze, zwłaszcza że nastąpiło drastyczne pogorszenie sytuacji międzynarodowej Węgier, ponieważ drastycznie wzrosło zagrożenie ze strony Turków, którzy to w roku 1521 zdobyli Belgrad, wtedy należącą do Węgier twierdzę broniącą dostępu do serca kraju. Z kolei w 1526 roku przeciwko Węgrom wyruszyła wielka wyprawa turecka, prowadzona przez jednego z najwybitniejszych władców XVI wieku, sułtana Sulejmana Wspaniałego, jednego z najważniejszych twórców Wielkiego Osmańskiego Imperium. Ludwik nie mógł liczyć na poparcie Habsburgów, wsparcia nie udzieliła także monarchia polsko-litewska rządzona przez Zygmunta. Co gorsza, armia Ludwika Jagiellończyka trawiona była konfliktami pomiędzy poszczególnymi magnatami. W rezultacie podczas bitwy pod Mohaczem, do której doszło 29 sierpnia 1526 roku, Turcy odnieśli całkowite zwycięstwo. Wojska węgierskie uległy pogromowi, a sam Ludwik zginął podczas próby ucieczki z pola bitwy. W rezultacie trony czeski i węgierski zgodnie z układem wiedeńskim z 1515 roku przypadły Habsburgom, przy czym na Węgrzech doszło do powstania opozycji pod wodzą Jana Zapoili, która wybrała na króla właśnie swojego przywódcę. W rezultacie wybuchła kolejna wojna, w której Turcy poparli Zapoilię jako swojego lennika. Walki były bardzo krwawe, podczas nich Osmanowie po raz pierwszy oblegali Wiedeń, bez powodzenia zresztą, natomiast zakończyły się one w 1541 roku pokojem i podziałem Węgier na trzy części. Część zachodnią jako Królestwo Węgier otrzymali Habsburgowie, centralne Węgry zostały bezpośrednio wcielone do Turcji, zaś wschodnia część kraju jako Księstwo Siedmiogrodu, zależne od Turcji, zostały przekazane potomkom Jana Zapoli. W rezultacie polityka dynastyczna Jagiellonów długofalowo poniosła klęskę i rządy Jagiellonów ograniczyły się tylko do Polski i Litwy. Zanim jednak do tego wszystkiego doszło, polityka dynastyczna prowadzona w sposób bardzo konsekwentny przez Kazimierza Jagiellończyka doprowadziła do wielu sukcesów i Jagiellonowie przez jakiś czas, przez kilkanaście lat sprawowali władzę nad większą częścią Europy Środkowo-Wschodniej. Tak jak wspomniałem, ich monarchia miała dostęp do trzech mórz. W związku z tym razem monarchia jagiellońska, gdyby poszczególni członkowie rodziny chcieli ze sobą współpracować, no to mogli stanowić poważną siłę, wielkie mocarstwo w skali Europy. Jednak słabości charakterów niektórych przedstawicieli dynastii, chyba przede wszystkim Władysława Jagiellończyka, nieumiejętność współpracy pomiędzy braćmi, pomiędzy synami Kazimierza oraz brak wśród potomków Kazimierza Jagiellończyka postaci tego samego formatu co ojciec, spowodowało odpadnięcie od władztwa Jagiellonów Czech i Węgier, a co za tym idzie zakończenie się porażką ich polityki dynastycznej. Jak wiadomo, dużo lepiej Tyburodowi wiodło się w Polsce na Litwie, gdzie sprawowali władzę aż do wygaśnięcia dynastii w roku 1552, przy czym ani Zygmunt Stary, ani jego następca, czyli Zygmunt August, ostatni władca z dynastii Jagiellonów, który właśnie w 1572 roku zmarł, nie nawiązali już do dawnej polityki dynastycznej Jagiellonów, nie próbowali wrócić do tej idei, pomijając już inne okoliczności polityczne, po prostu brakowało wystarczająco dużej liczby członków rodziny, ponieważ Zygmunt miał tylko jednego syna, Zygmunta Augusta właśnie, a Zygmunt August niestety zmarł bezpotomnie. Tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w przyszłą sobotę. Pozdrawiam.